to ludzie przychodzili pytać, nie? Ewentualnie, żeby z nimi jechać i leczyć. Zastrzyki robiłem. Rano upatrywałem, oparzenia i tak dalej. Mały doktor, nie? A to było jasne, że jak się w Iraku nie uda medycyny studiować, to trzeba będzie wyjechać. Dla Kurda, żeby w Iraku medycynę studiować, to prawie niemożliwe. My wszystkie zajęcia mieliśmy po kurdyjsku. Maturę trzeba było zdawać z języka arabskiego. Nawet ten teraz uczył, takiej wiedzy nie ma. Więc pewne było, że trzeba będzie wyjechać. A to ja, jeszcze przed maturą, z pieniędzy zarobionych w aptece, zrobiłem sobie wycieczkę. Gdzie ja ewentualnie będę studiował, nie? Zacząłem sobie. Grecja, Jugosławia, Rumunia, Bułgaria, Włochy. Chodziłem do studentów, pytałem. Mieszkałem w akademikach. Bo już wszędzie byli kurdowie, nie? Pamiętam. Rumunia. Śpię u kolegi w pokoju. Oni to na egzamin, nie? Ja patrzę. Oni siedzą. Ja pytam. Jutro macie egzamin, nie? On. No. No i. Nie uczycie się? On. Nie. I pokazuje mi torbę. Tak o. Ja patrzę. A w tej torbie whisky, papierosy, pod papierosami parę dolarów. I on mówi. My ten egzamin zdamy. A mój brat cioteczny to we Florencji studiował malarstwo. Ja myślałem, że do niego pojadę. Tam studiować. Ale rodzice mówią, że słuchaj, on swoich od 20 lat nie odwiedził. I my nie chcemy, żebyś ty też taki był. A wiedzę miałem, że w Polsce poziom jest jak trzeba. Wybrałem Polskę. Które to idziesz albo na studia, albo do wojska. Więc ja się bałem, że jak znajdą, to się domyślą, że ja uciekam, żeby studiować. Więc ja sobie to w majtki schowałem, żeby nie znaleźli. Nie znaleźli. Ja prywatnie studiowałem, więc umowa była z tatem taka, że kończę studia i wracam. Ale w międzyczasie wybuchła wojna Iraku z Iranem. I tam rodzice byli wezwani do bezpieki, żeby mnie zmusić, żebym wrócił. Tata mówi, że on nie ma wpływu na mnie, że mój syn tam nawet nie ma telefonu, żeby dzwonić. No, macie ambasadę, tego sprowadźcie. Chyba ja też wolę, żeby mój syn tutaj studiował, nie? To ja do taty dzwonię, mówię, tata, słuchaj, bo jest taki program. Jak się wróci na 3 miesiące na wojnę, to potem można na studia wrócić jako stypendysta rządu irackiego. To ogromne kwoty są. Siedź! Mówi. Studiuj. 3 braci w wojsku masz. Ja nie chcę, żebyś ty też poszedł. I tak się stało. Ale mówię, tata, to ewentualnie robię specjalizację i wracam. No ale jak już zostałem, no i doktora, no, na 4 roku to mnie do siebie wezwał świętej pamięci profesor Wiśniewski. No, w Białymstoku to każdy wiedział, kto to jest, profesor Wiśniewski. Bo taki zwyczaj, że jak na 4 roku profesora farmakologię zdałeś, to mogłeś sobie do domu wrócić, lustro spojrzeć i powiedzieć, dzień dobry panie doktorze. No. I on mnie do siebie wezwał. Do gabinetu. Proszę. Panie
kolego. Pan Ziada. To ja byłem pewien, że ja nie zdałem. No, zdać farmakologię u profesora, to trzeba było sobą coś naprawdę już reprezentować, nie? On mówi, panie kolego, czy pan by nie zechciał zostać moim asystentem? Ja mówię, panie profesorze, ale ja nie mogę. Ja mam jeszcze 2 lata studiów, ja jestem obcokrajowiec, ja nie mogę pracować. Mówi, będziesz pracował, będziesz moim asystentem i zrobisz u mnie doktora. Ja mówię, no dobra. No i zaprosił mnie na zebrania naukowe. Brałem udział w badaniach. Na jaki doktorat? To i żonę poznałem. Potem się dziecko urodziło. W międzyczasie stypendium w Japonii. A nawet dostałem ofertę stałej pracy. Ale mówię im, że ja nie mogę. No, mam dziecko. Syn miał wtedy 7 miesięcy. Potem pojechałem do Warszawy. Pracowałem w centrali funduszu. Byłem dyrektorem w Departamencie Leków. Potem doradcą ministra. 2-3 lata. No i tutaj znów do Białegostoku. No i na końcu już tutaj do Bielska, nie? Żona moja też jest lekarzem. Chirurgiem. Ona też tutaj pomagała, nie? Ona mówi po kurdyjsku w Kurmandzi, a ja w Sorani. No ale co? Na początku jak przyjechałem, to ja mówię, ja tych studiów nie skończę. No. Języka nie znałem, nic nie wiedziałem. Miałem z sobą taki tylko duży kasę. Ja miałem słownik do angielskiego i taki mały polski. Nie wiem, może miałem szczęście, że ja dobrych ludzi spotykałem. Pamiętam pani od polskiego w Łodzi. W Łodzi było studium języków obcych. Ja się 5 roku przed studiami języka uczyłem. Pani Eliza. A mąż pani Elizy był lekarzem w Akademii Wojskowej. Ja to z jej powodu wybrałem Białystok. Wybrałem. No było tak. Ja mówię, panie Elizo, ja mam mieszkanie w Łodzi wynajęte, znam miasto, tu zostanę. Ona mówi, nie. No i dlaczego? Ona mówi, poczekaj. Jutro sobie zrobimy wycieczkę do Akademii Medycznej w Łodzi. I ona tam spotyka swoich. Tych, co byli u niej studentami, a teraz tam medycynę studiują, nie? I mówi, pytaj. No to pytam. Na którym roku jesteś? On mówi, na 1. A kiedy kończyłeś język? 3 lata temu. Na którym roku jesteś? Na 2. A kiedy kończyłeś język? 4 lata temu. No się dowiedziałem, że tam 2 profesorów to normalnie rasiści. Żeby w ogóle zdawać, trzeba było lepiej niż Polak znać. Pani Eliza mówi, w Łodzi nie zostaniesz. Jedź z Białegostoku. A ja mówię, o co ty? Takie duże miasta jak Kraków, Warszawa są zarezerwowane dla studentów z krajów komunistycznych. Zostaje ci Białystok. Ja mówię, no dobra, no ale gdzie ten Białystok? Ona wyciąga mapę, pokazuje, mówi. Ja mówię, ale to jest Rosja. Ona mówi, nie, jedź tam. Mówię, no dobra, no ale co ja tam będę robił? Tam będzie zimno. Ona mówi, ja mam tam szwagierkę, ona ci pomoże, jedź. No dobra, no to Białystok. Pomogli mi w Białymstoku. Mieszkanie mi w centrum znaleźli u takiej pani. No to ja do niej idę i mieszkam. Ale faktycznie kobieta czysta, wszystko poukładane. Mówi, lodówkę wydzieliła, mówi, góra moja, dół twój. A ja mówię,
Panie Czesławo, Panie Czesława, nie, nie, to co moje, to proszę nawet nie pytać. Ja pani nie ruszę, chyba że pani poczęstuje, ale to co moje, to nasze. To jej się bardzo spodobało. A po pół roku mówię, panie Czesławo, bo ja będę mieszkania szukał, nie? A ona w płaczu. O, o, będzie mieszkania szukał, o, 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 o! Czy nikogo nie mam? Co? Gdzie ci będzie lepiej? Będziesz się po akademikach tułał. O, o. A powiedz, że ja cię obraziłam? Powiedz no, coś nie tak jest? No mów, bo przecież ja się poprawię, tylko powiedz no, mów. On, politycy, do mnie dzwoni. Da? Tego polityka, byś do mnie przysłał. Do mnie. Powiedz mu, że jest taki kurt, który to robi. Jest dyrektorem szpitala. I się niczego nie boi. Niech on mi udowodni, że ktokolwiek pomocy nie dostał. To jest przecież jakieś science fiction. Potem następnego dnia dzwonił do mnie, w domu był pogrzeb, mnóstwo ludzi. Dali mi na głośno mówiący, dziękował, że się opiekowałem i tak dalej. To się dzieje i że 80% to w Kurdowie, to powiadomiłem telewizję kurdyjską, taką najważniejszą. No i powiedzieli, że będę na żywo. Alem için Polonya en mühimci Pırsa Koçberin Kolle Vır Asli Mane Şokine Doktor Arsalan Bakır ko... Panie premierze, nasz naród na to nie zasługuje. Muszę zamknąć granicę i zamknąć te biura. Te wizy to jest oszustwo. Obiecali co innego, jest co innego. Przemytników do więzienia. Ten, kto ma wizę na Białoruś, nie wyjdzie z Kurdystanu. A ci, co są, proszę wysłać samoloty. Ludzie muszą wrócić. Muszą, bo w lesie umierają. Ludzie błagają o pomoc. Kiedy idą w stronę Mińska, biją ich, syna nie puszczają. To jest wojna. Między Polską a Białorusią. I zabolało, że tak powiedziałem, nie? Bo wprost powiedziałem, proszę ich zabrać stąd. No ci hejt zaczął, że ja zdrajca i na czyjś usługach, nie? Ale to było skuteczne. Ze strony Polski do mnie dzwonił szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, ten co się teraz stachnie do dymisji podał. Mówię, że ja panu osobiście dziękuję, ale niech pan się na razie za granicę nie rusza. Dzwonią do mnie. Ja ostatnio mamę odwiedzałem, idę ulicą i facet wybiega ze sklepu i woła za mną. To pan! Po nazwisku. Pan mi pomogłeś! Pan mi syna uratowałeś!